Dobra, wracam na YouTube'a po kilku miesiącach przerwy. Kupiłem sobie Suzuki RM85, to jest tak samo motor do remontu. Chcę go zrobić na 2020 rok, więc kupiłem do niego już od razu cały komplet plastików Restyle Kit. One się różnią trochę od oryginalnych plastików. Mają inne wcięcia i tak dalej. To powinno odświeżyć trochę ten motor, bo te plastiki są takie okrągłe i wyglądają na lata 80. Więc odświeża ten motor w taki sposób. Chciałbym go rozebrać do gołej ramy i silnik tak samo rozebrać. Wszystko zrobić na nowych częściach. Obecnie, z czego mi wiadomo, jest luz w tylnym kole. I to nawet nie mały, na łożyskach, bo widzę, że piasty są całe. Lekko lata kiwak, przednie lagi się leją. Klocki, z czego pamiętam, są w dosyć dobrej stanie. Tak, tutaj tylne są git. Przednie chyba też są spoko, więc klocków nie będę tykał. Jedna laga jest wylana, bo łatwo mi wchodziła rękami. Silnik jest taki dosyć brzydki. Trzeba byłoby to wszystko zeszlifować i pomalować od nowa. Ramy tak samo do piaskowania. Luz jest na główce ramy, kierownica jest krzywa. I do tego jeszcze klamka hamulca jest pęknięta. To tyle wiem, więc od razu już sobie kupiłem. Tu jest ta klamka stara, więc kupiłem nową. Tu są łożyska, z czego pamiętam, chyba tylnego koła. Tu są przedniego koła. Tu są na główkę ramy, to jest wszystko z uszczelniaczami. Komplet plastików. I to jest pierwsze, co kupiłem do tego motoru. Potem jeszcze będę musiał dokupić te uszczelniacze na lagi i olej. I kupiłem już okleinę, taką czarną okleinę z Rockstara. Myślę, że tutaj to fajnie będzie siedzieć. Te plastiki trafią na sprzedaż. Chociaż one nie są w dobrej kondycji, bo tutaj widać właśnie jakieś pęknięcia czy coś. Ale do dojechania są raz. Jakieś takie luzy właśnie tutaj, to wszystko będzie trzeba naprawić. Ale myślę, że z takiego motocykla jeszcze da się zrobić coś porządnego. Silnik odpala. Ma bardzo dużą moc, więc nie wiem, czy będę silnik remontował. Ale profilaktycznie wymieniłbym tłoka. Tu jest mój drugi projekt, który stoi od 2 miesięcy. To jest CRK 250. Taka sama jak mam motokot. Tam 2500 rok. Tylko tam jest taki problem, że liczyłem koszty remontu, będą kosztować w granicach 5000. Bo cały silnik jest rozwalony. Tam korba, łożyska na wale. Coś tam z karterami jest nie tak. No i rama, wszystkie łożyska w ramie. Amortyzatory przód, tył, lagi są wylane, tylny amortyzator to samo. Filtry powietrza i tak dalej, to wszystko jest rozwalone. Więc 2,5 będę musiał poczekać, aż wszystko sobie ogarnę. Więc z tym nie ma pośpiechu. Opony w tej Suzuki są spoko, więc tutaj nie będę tego ruszał. Tu jest setka, ale to jest temat inny. To jest Yamaha. Jakby co, to koła mam takie do 85, 14-17 na sprzedaż, bo kupiłem sobie Yamaha 8.5. I okazało się, że kartery były pęknięte. No i trochę wtopiłem. Ale no, mam przynajmniej części z niej, więc pewnie mi się przydadzą do kolejnej Yamahy, jakbym kiedyś miał Yamahę. Dobra, nie przedłużając, rozbieram ten motocykl.
ile minęło, ale tak koło godziny chyba. Dobra, kierownica jest krzywa na 100%. Szkoda jej trochę, bo Raycona to jest dosyć firmowa klamka sprzęgła. To jest klamka od roweru, więc coś będzie trzeba tutaj wymyśleć. Pewnie założę sobie z Yamaha YZ. Tu jest porównanie normalnego kitu i restyle kit. Restyle kit jest po prawej stronie. Jest takie ładne wyżłobienie i są bardziej agresywne te plastiki. Bo te plastiki te wyglądają z lat 90. Do tego jeszcze siądzie okleina, więc to będzie fajnie wyglądać. Tutaj jest, zauważyłem, ta śruba nie była dokręcona. Bo nie wiem dlaczego tak jest, że w Suzuki jak kupujemy motocykle Suzuki, to jest druga taka RM-ka. Tych śrub tutaj nie ma. W sensie zawsze jest w takim stanie. I tych śrub nie idzie dokupić. Znaczy tych nakrętek. Bo tu jest jakiś drobny gwint. I podpasowało mi z Yamaha YZ85. Więc półki są chyba te same. A do Yamaha, z czego wiem, można dokupić. Więc jakby ktoś jeszcze nie miał takiej nakrętki, to pasuje z Yamaha. Silnik jednak będę rozbierał. Bo rozebrałem. Znaczy ściągnąłem tutaj wydech. I widzę, że tłok nie jest wcale taki idealny, jak myślałem. Więc tutaj te sprężyny powyciągam i rzucę sobie górę silnika. Ściągnę te śrubki tutaj. Dobra, no to odkręcę to i zacznę nagrywać. O, tutaj widzę, że... Aha, świeca to samo jakoś. Urwany gwint. No to nieistotne, bo świecę to tak będę zmieniał. Bo tutaj widzę, że nawet nie jest taka świeca, jaka być powinna. Tylko ktoś wkręcił jakąś pierwszą, lepszą. Więc sprężyny tak samo będą do zmiany. Dobra, poszły te śruby. Dosyć ciężko, wątpię, że one były dokręcane termometrem. Bo musiałem sobie pomagać nogą. Tu jest wszystko czyszczę, żeby w razie czego nawet mi jakiś opiłek nie wpadł. Albo kawałek piachu. Popsikałem sobie zmywaczem do silników i teraz po prostu wycieram. Dobra. Zobaczymy, co tu jest. Ten przewód mogłem sobie ściągnąć, ale tego nie zrobiłem. Dobra, głowica niech idzie tutaj. Cylinder na Nikastilu. Tak? No na Nikastilu jest cylinder. Więc tłoka będę zmieniał. Dlatego, że na Tulei to tam jeszcze pół biedy. Ale Nikastilu szkoda. Ale jest bardzo ładny Nikastil. Trochę przy oknie wydechowym, takie milimetrowe. Te, ale myślę, że to będzie jeszcze żyć. Dobra, ściągam całą górę, zobaczmy jak to wygląda. Dobra, tam ostatnia śrubka była. Tutaj trzeba pamiętać, że tu jest zawór wydechowy z drugiej strony. Tam jest jedna śrubka do odkręcenia. Zawory wydechowe są w KTM-ie STX85, w RMC85, w KX85. W YZC nie ma zaworu, jest po prostu sam cylinder. I w tym, i w CRC tak samo nie ma zaworu. W Yamaszce jest, ale chyba powyżej 17 roku, więc te stare nie miały w ogóle. Dopiero te nowe. Dobra, chwila, muszę sobie puchnąć lekko, bo tutaj widzę, że silikon był. To się przykleił do karterów. Dobra, schodzi. O kurczę. Silikon nawalona oczywiście. Jakby inaczej. Dobra, cylinder jest wyciągnięty. Tak. Tłok nie jest w najgorszym stanie. Miał dużo mocy, bardzo dużo mocy miał. Ale profilaktycznie można byłoby to jeszcze przelecieć honownicą. No i dobrać kolejną selekcję pewnie. Tutaj korbowód, zobaczymy jakiej jest firmy. Korba zdrowa. Dobra, ściągnę tłok, wyczyszczę sobie tutaj tą komorę korbową. Zabezpieczę, żeby nic się tutaj nie dostało. Tak wygląda ten tłoczek. Podobno wypalił litr oleju, więc to jest w sumie niedużo. Ale ja wolę profilaktycznie to wszystko zmienić. Tak samo to łożysko tutaj na korbie. Bo jak się wysypie, to będą problemy. A tego bym nie chciał. Ten cylinder będzie trzeba cały umyć. Oddać pewnie na honowanie, bo tu nie za bardzo widać tę miodełkę. Ale Nikastil nie jest nigdzie przetarty. Łowica wygląda git, wszystko jest w ładnym stanie. Silnik sobie wyciągnę z ramy.
i generalnie zrobię tutaj remont góry tylko, bo z czego widzę, to korbowód jest nowy, więc nie ma sensu, ale to zostawię sobie już do jutra, na dzisiaj kończę. Tylko ten cylinder wezmę sobą do domu i go wyczyszczę. Tłoczek bardzo ładny, ale nie wiadomo jak długo. Generalnie jak jest Nikasil, to jestem za tym, żeby zmieniać tłoki jak najczęściej, bo miałem przykład w KX-ie, który tam stoi dalej, że była selekcja B. Chłopak jeździł tak w opór. Ja tam mówiłem, żeby przyjechał i zmienimy mu ten tłok na nowy. No i tłok się wysypał. Po prostu tam pęk, zjadło go z jednej strony. Zderzył się z oknem wydechowym i zjadło cały Nikasil. I trzeba było robić tuleje. Zrobiliśmy tam tuleje w tamtym cylindrze. No i odpalamy ten silnik. Znaczy, no nie ja zrobiłem tuleje, tylko oddałem, wróciło z serwisu. Tam zrobili tam tuleje, ja odpalamy ten silnik. I okazało się, że kawałki tłoka, co prawda czyściłem tą komorę korbową, ale kawałki tłoka wpadły na łożyska na wał. Po 5 sekundach silnik się zatrzymał i trzeba było rozbierać, rozpuławiać. I przy okazji wymieniłem łożyska na wale. No i teraz już jeździ. Ale no niepotrzebne kofty się robią. A jak się zmienia często tłoka, to i Nikasil długo posłuży i nie ma problemu z mocą ani z niczym. Więc jak jest Nikasil, to najlepiej sobie wymieniać tłok z jakichś 20 motogodzin albo 30. Wiem, że teraz ludzie w komentarzu napiszą, że oni jeździli 5 lat i nic się nie stało. Gratuluję debilizmu. Ja mimo wszystko sobie zmienię. Bo czemu nie? Tutaj jest jeszcze widać teflon, więc on nie jest w ogóle wytarty. Tutaj ma jakąś delikatną bryskę, ale nawet pod palcem nie czuć. I tutaj jest taki przebłysk. A to normalne. Nawet na garu za bardzo nie ma. Tłok, z czego widzę, jest Vossnera. Bo ma taki napis typowy dla Vossnera. Więc ktoś tutaj nie oszczędzał na tym. I dobrze. Nie lata na boki ani nic, więc nie jest wytarty. Ale mimo wszystko, jak już robić, to robić wszystko. I nie tylko wizualka, ale też silnik, niech będzie gotowy. Zawór wydechowy sobie rozbiorę. Zobaczę, przeczyszczę wszystko, nasmaruję od nowa. Żeby to wszystko miało ręce i nogi.